Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sowańskiej, a to jest odcinek 204. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Tematów tabu w Polsce jest wiele, ale o rasizmie i życiu osób czarnoskórych mówi się naprawdę mało. Dlatego tym bardziej czuję, że ta rozmowa jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Moja dzisiejsza gościni, Ogi Ugono, aktywistka i influencerka, opowie nam o tym, jak to jest wychować się czarną Polką. Porozmawiamy o tym, skąd bierze się i jak przejawia się rasizm w naszym kraju. Dowiemy się, co oznacza white guilt i w jaki sposób przykrywamy nasze uprzedzenia pseudopoprawnością polityczną. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie N-word będzie padało coraz rzadziej, a my nauczymy się edukować ludzi w naszym otoczeniu i stawać na straży tolerancji i wolności. Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałabym poprosić Was i zachęcić Was do recenzowania mojego podcastu. Możecie to zrobić na Spotify, dając temu programowi wybraną liczbę gwiazdek i dodając go oczywiście do swojej biblioteki. To samo w przypadku iTunesa, czyli aplikacji podcasty na Waszych iPhone'ach, ale tam jest też możliwość napisania kilku słów recenzji. Wszystkie te działania są dla mnie bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast jest dalej promowany i dociera do większej grupy osób. Oczywiście możecie podcastu posłuchać również na YouTubie, gdzie macie opcję subskrypcji, lajkowania, komentowania i śledzenia mojej działalności wideo, bo od niedawna wróciłam aktywnie na YouTuba właśnie w takiej formie. Nie przedłużam i zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Ogi Ugono. Jest taka historia Picasso, gdzie on był w jakiejś kawiarni i jakaś pani do niego podeszła i powiedziała: wow, uwielbiam twoją sztukę, uwielbiam twoją pracę, czy narysujesz mi coś szybko? I on w 5 minut jej coś narysował i ona próbuje to zabrać. I on mówi, że musi mu za to zapłacić. I on mówi: no ale jak to? Jak to? Przecież to ci zajęło 5 minut. On mówi: tak, ten rysunek mi zajął 5 minut, ale to, żebym mógł tak szybko stworzyć ten rysunek, zajęło mi 40 lat. I to jest kwintesencja wszystkiego. My cały czas tworzymy, cały czas stajemy się tą osobą, która stworzy coś cudownego, ale jeśli nie dajemy sobie na to przepływu, jeśli nie analizujemy swoich zachowań, swojego życia, ja nie mówię o tym, żeby po prostu zamknąć się gdzieś i myśleć cały czas, co jest najgorszą rzeczą, która mnie spotkała, ale żeby wyciągać wnioski z różnych sytuacji, z różnych rzeczy, bo czasem w tym jest po prostu najważniejsza lekcja. Ale też chyba cenić siebie, doceniać swoją drogę do tego miejsca, gdzie jesteśmy i mówić o tym. Tak. Bo czasami wydaje mi się, że to może być takim przekleństwem, że my nie zdradzamy tego, co nas doprowadziło do tego miejsca i niektórzy ludzie mogą zakładać, że po prostu nam zostało to dane, tak, i my się na to urodziliśmy. Tak, absolutnie. I jak opowiadamy swoją historię, to wtedy mamy dopiero możliwość, żeby ludzie zdali sobie sprawę, że tam było bardzo dużo ups and downs i to nie jest prezent, tylko to jest nasza praca. Tak. Piękne. W ogóle nie sądziłam, bo już nagrywamy, więc pomyślałam, że zostawię ten fragment, bo piękna była ta historia. Bardzo lubię tę historię Picassa. Ja też. Ja naprawdę... Jest tyle momentów, kiedy po prostu wracam do tej historii i przypominam sobie, okej, może coś teraz nie wyszło, ale cały czas pracujesz na nieskończonym projekcie. No właśnie. Czasami aż mam wrażenie... zadaję sobie takie pytanie, czy kiedykolwiek ten projekt się kończy, można sobie po prostu leżeć i, wiesz, pić drinka z palemką, bo zawsze jest jakaś praca do wykonania, jakaś nowa lekcja w życiu. I trochę tak mam wrażenie, w przypadku wielu ludzi to wygląda, że... Ale chyba życie jest projektem. Chyba życie jest tym projektem. Kończy się, jak życie się kończy. Dobrze, to właśnie. Dalszego ciągu nie ma. Słuchaj, ja Ci powiem, że w ogóle bardzo jest mi miło gościć Cię u siebie po raz pierwszy tutaj w domowym studio, ale po raz drugi w programie, w podcaście. I powiem Ci, słuchaj, szczerze, że jak myślałam o naszej rozmowie, to poczułam jakiś taki dziwny niepokój. Zaczęłam się temu, w ogóle nie związane z Tobą personalnie. Nie, nawet tak nie pomyślałam. Całe szczęście, bo znowu jesteś tą osobą, która nie bierze do siebie.
I zaczęłam to zgłębiać, bo jakby się pojawia jakaś taka dziwna emocja, to myślę sobie, dobra, to jest ciekawe, bo to nie jest jakby moja normalna reakcja na jakikolwiek temat, jak miałby się pojawić. O co tu chodzi? I doszłam do tego, że we mnie, mimo że uważam się za osobę, która powiedzmy jest ciekawa świata i rzeczywiście stara się rozumieć to, jak on funkcjonuje, przeróżne jego, wiesz, niuanse, aspekty i tak dalej, że temat czy rasizmu, czy osób czarnoskórych w Polsce sprawia, że ja nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, jak mam to ubrać słowa. Mam niepokój, czy ja powiem coś nie tak. I trochę zaczęłam się na siebie wkurzać. Mówię tak, Karo, ale znowu właśnie robisz z tego jakąś większą rzecz może niż powinnaś. Stwarzasz jakiś taki dyskomfort, za dużą presję wywierasz na sobie, ale czemu staje ci po prostu, że masz gulę w gardle, kiedy masz coś powiedzieć? Czy to jest jakaś właśnie niewiedza, ignorancja? Czy to jest jakaś polska rzecz? I stwierdziłam, że po prostu zapytam cię o to, bo na pewno spotkałaś się z tym wielokrotnie, tak, że ludzie odczuwają dyskomfort, lęk, kiedy mają z tobą rozmawiać o tym, kim jesteś. Tak, o tożsamości tak naprawdę, bo rasizm nie jest moją tożsamością, ale jest czymś, co wywarło bardzo duży wpływ na moje tożsamości, czyli jako czarnoskóra kobieta, jako czarnoskóra Polka. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób się czuje tak, jak ty się czujesz w tej sytuacji. W takich bardziej wyuczonych kręgach to się nazywa white guilt. Okay. I oczywiście tak jak nazwa sugeruje, to jest właśnie ten taki wstyd tego, że jesteś po stronie uprzywilejowanej, wiedząc, że to osoby takie, które wyglądają tak jak ty, sprawiały nieprzyjemność innym osobom. To jest też uczucie, które mężczyźni często mają, kiedy jest mowa o nieprzyjemnych sytuacjach, które doświadczają kobiety. Są tematy, które są po prostu bardziej seksowne i mniej seksowne. I kapitalizm ma to do siebie, że bardzo wiele niewygodnych tematów stały się o wiele bardziej wygodne albo o wiele bardziej zrozumiałe przez ludzi. Czy rasizm, czy homofobia, czy seksizm. Spójrzmy na seksizm. Seksizm jest tak ogromnym i starym problemem, a teraz wszędzie mamy jakieś girlbossy i kobiety z cytatami "Jestem kobietą, what's your superpower?" A to wszystko się wzięło właśnie z seksizmu. Więc wydaje mi się, że zanim eksplorujemy jakiekolwiek takie tematy, które dotyczą innych ludzi, to są tematy, które będą lustrem tego, co my mamy w środku. Ja uważam, że rasizm jest niestety normalnością wielu osób i dlatego powinniśmy o tym rozmawiać po prostu. Ja na swoim Instagramie pokazuję różne rzeczy. Pokazuję siebie, pokazuję swoje outfity, mówię o rasizmie, którego doświadczam, mówię o różnych systemach rasowych, które są opresyjne, nieprzyjemne i dyskryminujące, ale mówię o tym jednocześnie, żeby właśnie pokazać, niestety to jest aspekt mojego życia, to jest coś, co mnie dotyka, to nie jest coś, od czego powinniśmy uciekać. I tutaj bym powiedziała bardzo ważną rzecz, że kiedy byliśmy mali, bo ja też dorastałam w tej naszej Polsce. Kiedy byliśmy mali, to mówiło się nam, że ta osoba jest dokładnie taka jak my. Przecież to jest tylko kolor skóry. To nie jej wina, że jest taka, a nie inna. I niby te wszystkie rzeczy były takimi pozytywnymi rzeczami, które można było powiedzieć dziecku, które rodzice mówili dziecku, tylko że ci rodzice tak naprawdę nie chcieli mieć tej rozmowy, nie chcieli powiedzieć o niuansach rasizmu. Sami prawdopodobnie też nie wiedzieli. Nasz język tak naprawdę dopiero teraz otwiera przestrzeń na to, żeby mieć kulturalną rozmowę o tym, że ktoś nie jest murzynem, ale jest czarnoskórą osobą. Tutaj też od razu powiem, że jakakolwiek osoba, która mówi, że o, ale to jest neutralne słowo i tak dalej, twój stary. I zawsze to mówię, odkąd mój brat mi właśnie opowiedział, jak go pytam, wiesz, miałam jakieś takie, zawsze opowiadam tą historię, bo ją po prostu uwielbiam. Miałam taką jakąś debatę następnego dnia i mówię, no dobra, to Izu, jak powinnam tu ubrać słowa, jak powinnam to wytłumaczyć, jak ty to tłumaczysz? A on mówi, jak ktoś mi mówi murzyn, ja słyszę, że ta osoba nie ma zamiaru się zmieniać, to ja mówię, twój stary, bo czasem, kiedy ktoś czegoś doświadczy na swojej skórze, dopiero wtedy wie, wow, ale to jest niesamowicie głupie. I mi się wydaje, że większość osób teraz nie ma takiego komfortu, słysząc, jak ktoś mówi murzyn. Jest takie spięcie, albo i też zawsze można po prostu powiedzieć słowo na M. To nie jest takie, nikt nie odbiera ci języka polskiego, mówiąc, ej, nie mów tak na mnie. Tak samo jakby ktoś powiedział, mam na imię Aleksandra, ale mów na mnie Ola. A to nawet nie jest coś takiego, co ma jakąś etymologię, czy ma jakiś powód naprawdę, żeby wytłumaczyć, że to jest nie okej mówić dla kogoś, kto ma na imię Ola, Aleksandra, ale z szacunku po prostu to szanujemy. Po prostu to robimy. Ale serio myślisz, że
można już użyć takiego słowa, że większość osób ma lekkie zahamowanie przed słowem na M i wie, że coś jest z nim nie tak? Czy nie jest to trochę takie bańkowe, wiesz, wśród osób, którymi może się otaczamy, wśród może młodszego pokolenia, że to wchodzi do obiegu jako słowo zakazane i mamy tego świadomość? Bo odnoszę takie wrażenie, że tak na skalę Polski niewiele się może zmieniło. Mhm. Wiesz co, Rada Języka Polskiego już wytoczyła oficjalny statement, że to słowo jest słowem pejoratywnym. Okay. Więc jeśli nie wiesz, przeczytaj książkę, sprawdź sobie w internecie, to jest prawidłowa, faktyczna informacja. W ogóle przyczynili się do tego poprzez Biankę Wolisę, która szła przez Warszawę z transparentem Stop Call Me Murzyn, przez moją i akcję Dziewczyn z Black is Polish Don't Call Me Murzyn. To nie jest tak, że jeśli się pomylisz i ktoś ci zwróci uwagę, to świat się skończy. Mhm. Nie, bo właśnie to jest to, o co chodzi. To nie musi być agresywny temat. My wiemy, co się stało, my znamy historię. Murzyn nie jest w polskiej historii pokazywany jako ktoś z godnością. Dlatego właśnie twój stary odwraca to lustro i pokazuje, ej, czy ja chciałbym, żeby ktoś tak mówił o jakiejś bliskiej mi osobie, czy o mnie? To czemu mówię tak na innych? To są te takie najprostsze, najbardziej prawidłowe sposoby. To, że my musieliśmy pójść do Rady Języka Polskiego, żeby coś zrobili ze słowem, które było na nas krzyczane, wmawiane nam, to jest absurd. Tak, to jest po prostu absurd. Smutne. To jest naprawdę przykre. Plus, jeśli ktoś ci to po prostu mówi w twarz albo zwraca komuś uwagę, no bo też jest trochę kwestia tego, że ludzie zawsze mówią, no, ale w Polsce przecież nawet nie ma czarnoskórych osób, nie ma osób niebiałych, bla, 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 bla. Okej, a skąd to wiesz? To co z tymi, które tu jednak są? Znaczy, że one nie istnieją, bo jednak czasami ich widzisz. Ale też skąd wiemy? Nikt nie wie. Nikt nie ma tych statystyk. Więc jeśli nie mamy statystyk, a wiemy, że są osoby, które głośno o tym mówią, nie mówmy tak. I to jest okej, żeby powiedzieć, o, przepraszam, nie wiedziałem. Tak. Ale dla mnie, w momencie, jak zaczynasz się bronić, o, to jest neutralne słowo, dziękuję, do widzenia, tak, koniec rozmowy. Tak, tak, no bo niestety nadal chyba najczęstszą reakcją jest taka defensywa. To nie miałam nic złego na myśli, to jest normalne słowo, wszyscy tego używają, mam na myśli coś pozytywnego, to jest tylko określenie, ale to nie ty masz decydować, człowieku, tak? Bo to nie ale do ciebie jest, pozytywnego, nie? 100 lat za Murzynami? Ciemno jak w dupie Murzyna? W jakiej dupie nie jest ciemno? Good point. Jeśli ktoś może powiedzieć, że nie będę twoim Murzynem i każdy z nas jako Polak wie, że to jest nie będę za ciebie robić, plus historia rasizmu, historia niewolnictwa, po co my w ogóle, co to jest argument? Tylko, że wydaje mi się, że nawet kiedy ludzie reagują defensywnie, przez to, że ja osobiście bardzo wybieram swoje walki, swoje dyskusje, ja już jestem na etapie odchodzenia od tego. Właśnie sojusznictwem jest rozmawianie z tymi osobami. Tak samo jak kiedy ja słyszę, że ktoś w moim gronie mówi jakieś homofobiczne rzeczy. To jest bardzo rzadkie, bo moje grono właśnie jest gronem, nawet nie powiedziałabym tylko otwartym, ale właśnie jest tam bardzo dużo osób LGBTQ+, są osoby niebiałe, jest bardzo, bardzo zmieszanym, różnorodnym gronem ludzi. Ale jakbym słyszała gdzieś, że ktoś mówi coś homofobicznego, jako osoba hetero, ja bym to wzięła na siebie, że to jest moment, żebym ja pokazała szacunek i też pracowała na to, jakie ja chcę, żeby społeczeństwo było, zwracając tej osobie uwagę. To nie jest tak, że tylko ja mam ludziom zwracać uwagę, bo mam inny kolor skóry. My nie chcemy, żeby nasz kraj taki był. A jak chcemy i te osoby, które chcą, no to dziękuję, do widzenia, też nie będę z nimi rozmawiać. Ale jak myślisz, jak to robić, żeby nie wchodzić w konflikt, nie wpuszczać tej osoby w poczucie winy, bo to może to jest jakieś obsesowe stwierdzenie, to jak najbardziej myślę, że warto odpowiednio zareagować, ale załóżmy, że bierzemy poprawkę na to, że ktoś mógł użyć jakiegoś sformułowania, nieświadomy, że to jest obraźliwe, choć wiadomo, też żyjemy w świecie, gdzie wypadałoby się jednak doedukować. To jak podejmować takie dyskusje z szacunkiem do rozmówcy, tak, rozumiem, i mu to wytłumaczyć, tak żeby ta osoba wzięła to do siebie, ale nie poczuła się atakowana? Najlepiej jest spotkać tą osobę na swoim poziomie. Czyli na przykład ktoś mówi, o, coś tam, Murzyn, o. Tego słowa się nie używa. Ale dlaczego? No bo to jest słowo archaiczne. To jest słowo, które po prostu już kiedyś się go używało, teraz się go już nie używa. To jest stare słowo.
I są takie słowa w języku polskim, na przykład słowo kutas. Słowo kutas to kiedyś znaczył frędzel. Wiesz, jak masz bluzę tak, i masz dwa takie frędze, które... No. Ale teraz znamy to jako totalnie inne słowo. Słowa mogą być neutralne, a potem to, w jaki sposób ich używamy, może im nadać totalnie innego znaczenia. I to jest okej. Okay. Jesteś obrońcą języka polskiego, jeśli uznasz okej. Okay, ja tego słowa prawie nawet nigdy nie używam. Nie będę tak mówić. Super. I to jest dosyć proste dla kulturalnej, normalnej osoby, tak. Jak im wytłumaczysz, że... Bo ja też staram się nie używać słowa, to jest obraźliwe. Bo wtedy ta osoba myśli, że mi robi jakąś przysługę, nie używając tego słowa. Okay. A tak nie jest. Prawda jest taka, że ja będę traktować ludzi tak, jak traktują mnie. Więc jeśli oni myślą, że mi robią przysługę i już tak naprawdę wchodzą w relacje z perspektywy jakiejś wyższości, że wow, jak oni są cudowni. Nie. To wtedy twój stary. Absolutnie. Ale to też mi się bardzo podoba, obrócenie tej rozmowy w żart w tym znaczeniu, że to jest tak już przedawniony temat, nie chce mi się tego tłumaczyć po raz kolejny i nie wchodzimy właśnie w taką jakąś bójkę słowną, tylko tak. Stary, zobacz, że to jest już bez sensu. Plus jakby Rada Języka Polskiego uznała, że to słowo jest pejoratywne. I wiesz, i też to są różne, zależnie od poziomu znajomości tej osoby, bo ja uważam, że absolutnie, tak jak mówiłam o sojusznictwie i tym, że ja rozmawiam ze swoimi znajomymi czy innymi osobami, które mają jakieś takie poglądy, które są problematyczne, żeby ta osoba, której to dotyczy, nie musiała się traumatyzować. Tak samo jest z rasizmem. Można wziąć tą osobę na bok i powiedzieć, ej, co ty w ogóle mówisz? Bo konfrontacja oczywiście jest niekomfortowa, ale są momenty, kiedy konfrontacja jest ważna. Po co mówisz takie żarty? O, bo to jest tylko żart, to jest tylko żart. Ja sobie takich żartów nie życzę. I naprawdę bardzo mocno powiedzieć stanowczo nie. Bo to też jest ważne, żeby te osoby nie czuły, że to one są tą większością, która cały czas będzie tylko mówić, co tylko im się podoba. Przecież to nie jest pierwsze słowo, którego przestaliśmy używać. To nie jest jedyne słowo, które wiemy, że jest problematyczne. Są słowa problematyczne na kobiety, na osoby LGBTQ+, i po prostu ich nie używamy. Więc jeśli ich ciągle używasz, wiedząc, że to jest słowo obraźliwe, no to po prostu nie szanujesz tych osób, których to dotyczy. Bo dla ciebie to jest tylko słowo, a dla innej osoby to jest najgorsza obelga, jaką może być nazwana. I jak teraz sobie pomyślisz, ale jak to, być nazwana murzynem? Wyobraź sobie, że już jesteś przerażona, już jesteś w upokarzającej sytuacji i jeszcze ktoś tak na ciebie mówi. To nie jest nic przyjemnego. Tak. I też myślę, właśnie ważne jest to, żebyśmy my wszyscy czuli się odpowiedzialni za to, żeby być częścią tej zmiany. Że nie tylko osoba, która bezpośrednio jest tutaj obrażana, tylko właśnie ja, kiedy słyszę kogoś, kto używa dowolnego słowa obraźliwego na jakąkolwiek mniejszość, bo zazwyczaj dotyczy to jednak mniejszości, po prostu mówię, stary, jakby nie... To jest przeterminowane. Tak się po prostu nie mówi... Obrażasz innych ludzi, a ja nie chcę z taką osobą rozmawiać. I myślę, że właśnie takie poczucie obywatelskie wręcz, że my stoimy trochę na straży tego, co jest poprawne i co przystoi mówić publicznie, czy nawet właśnie do znajomych, że to jest super istotne, a my często się chyba boimy właśnie nawet w kręgach znajomych powiedzieć na głos, co myślimy. Tak. Nie wiem, przed jakimś lękiem bycia wykluczonym. Tak, ale to już jest kwestia tego, że każdy... Nikt nie chce być rasistą i nikt nie widzi siebie jako rasistę, tak. Chyba że osoby, które mają intencję bycia rasistą, bo takie osoby też niestety istnieją. Ale co robimy, żeby nimi nie być? Bo dorastamy w społeczeństwie, które nas uczy rasizmu aktywnie. Uczy się nas w szkole wiersza w bardzo młodym wieku, kiedy nie wiemy, co jest dobre, a co jest złe, tak. Który obrazuje ludzi, którzy mają taki kolor skóry jak ja, jako małpy. Murzynek Bambo się wspina na drzewo, boi się, że się wybieli, i ktoś mi teraz powie, o, to jest taka fikuśna, figlarna, to jest taki fikuśny, figlarny wierszyk. Okej, okay. Ale czy ty masz sentyment do tego wiersza, czy do tego okresu, w którym cię uczyli tego wiersza? I to nie jest tak, że to się działo kiedyś i tworzyliśmy taki obraz kiedyś i teraz to się nie dzieje. Dalej w przedszkolach i szkołach używają wierszyka Murzynek Bambo. To się go uczyłam. Plus później dodają do kanonu lektur w Pustyni, w Puszczy. Książki, która aktywnie mówi o tym, że kolonializm był pozytywny. Kolonializm to nie jest coś, z czego powinniśmy być dumni. Mówiąc my, mówię to bardzo, bardzo otwarcie, bo to jest biała sprawka. Kolonializm jest jedną z najgorszych rzeczy, która się stała kiedykolwiek i uważam, że
uczenie dzieci w taki sposób jest właśnie jedną z głównych rzeczy, która potem pozwala ludziom wyrastać na osoby, które nie są wrażliwe na życie innych. Bo to nie jest obraza typu obraziłeś mnie, boli. To jest obraza typu dehumanizacja. Właśnie ciekawi mnie w ogóle temat trochę genezy rasizmu w kontekście polskim, bo jak przyglądam się, wiesz, temu problemowi, czy wiesz, czytając, czy oglądając różne materiały, czy nawet podróżując, dajmy na to, do Stanów, tam mamy zupełnie inny case w kontekście niewolnictwa już na tej ziemi. Mamy przykład, nie wiem, Wielkiej Brytanii w kontekście kolonializmu, ale też większej znacznie fali imigrantów niż mamy to w Polsce, czy to samo, nie wiem, w krajach skandynawskich, gdzie jakby rasizm ma, myślę, duże podłoże imigranckie, jest tam mnóstwo niechęci do jakiejkolwiek obcej krwi. Myślę, że to jest w ogóle taka ksenofobia, nie tylko rasizm. Myślę, że te rzeczy często idą w parze. I zastanawiam się właśnie, w jakim miejscu my jesteśmy jako Polska, kraj nadal w tak znacznej większości, że chyba bardziej się nie da, biały, gdzie nie mamy tej historii kolonialno-niewolniczej i ten rasizm po prostu wygląda inaczej, ale nadal on jest. Więc jakbyś opisała tę sytuację rasizmu w Polsce, patrząc na historię i to, gdzie jesteśmy dzisiaj? No jest oczywiście globalizacja, czyli to, że my cały czas chłoniemy popkulturę zagraniczną, czyli to, co widzimy, ma wielki wpływ na to, jak widzimy świat. W latach 90. niejeden biały Polak myślał, że będzie jak Michael Jordan, albo będzie jak jakaś gwiazda jakiegoś tam sportu, która była czarnoskóra. Więc ta fascynacja już zaczynała się wtedy, zaczęła się nawet przed tym. Ale chodzi mi o to, że istniała już wtedy, oglądając telewizję, chłonąc popkulturę, czy muzykę i tak dalej. Ale również ważne jest powiedzieć, że pomimo tego, że Polska nie brała aktywnego udziału w kolonializmie, chęć tu była. To nie jest tak, że my powiedzieliśmy, ej, nie, kolonializm jest zły. Nie. Tak samo jak te wszystkie inne kraje przechodziły tą transformację, gdzie były w stanie zdehumanizować całą grupę ludzi, bo taki wtedy był sentyment i to było totalnie dla nich okej, to my też tutaj mieliśmy. Można dalej znaleźć historycznie polskie pisma, nawet nie musimy daleko szukać, to jest w naszych lekturach, które bardzo mocno popularyzują i popierają kolonializm, więc to myślenie tutaj było. Plus to, że przez to, że nie mamy tutaj tak dużo niebiałych osób, to ten sentyment po prostu nam siedzi w głowach, bo zawsze się mówiło rzeczy, które były niepoprawne i tak jak mówiłam, nauczono nas na rasizmu, bo inaczej by było, jakby to było po prostu neutralne. Ale nauczono nas tego. Jakbym teraz ci miała powiedzieć, jak się mówi na osobę z okularami w Polsce? Jak się mówi na Francuza? Jak się mówi na Araba? Mamy nazwy i wyzwiska i prześmiewki na prawie każdą grupę. To jest głębsze niż tylko patrzenie na to, czy jest tutaj wystarczająco. Będziemy liczyć niebiałe osoby, żeby uznać, czy należy im się szacunek. Najbardziej, że Polacy są wszędzie. Wszędzie. To nie jest tak, że my tylko robimy sobie krzywdę w kraju. Spójrzmy na to, co się działo teraz z uchodźcami, którzy tutaj przybyli z Ukrainy. To nie były tylko białe osoby. A na granicy, i zanim ktoś mi tutaj powie, że Ukraina to robiła tamto, to, czy zastanów się, broniąc jakiekolwiek rasistowskie zachowania w Polsce, czy nigdy nie siedziałeś przy stole, czy z przyjaciółmi, kiedy ktoś powiedział coś rasistowskiego? Więc nie tłumacz mi tego, co wiem. Bo ja w tych samych realiach też dorastałam. Tylko, że to było o wiele bardziej osobiste. Jesteśmy takim krajem. Nie ma odgórnej nagonki, nie ma odgórnej takiej, że odgórnie nie jest to niepopularne, żeby mówić rasistowskie rzeczy. Są nagrania, gdzie Duda mówi rasistowskie rzeczy. Mówi o kanibalizmie Afrykanów. Kanibalizmie? I najgorsze jest to, że to nie są fakty. To nie są rzeczy, które faktycznie się działy. To nie jest tak, że w afrykańskich krajach dalej istnieje bieda, prymitywizm i kanibalizm. Europejczycy, tak naprawdę Brytyjczycy, zjedli mumię. Serio. To jest taki fun fact dla ciebie. Oni zjedli mumię i dlatego jest tak mało mumii. A o tym nie mówimy otwarcie.
Bo tak jak jest rasizm, jest również biała supremacja, czyli hierarchia rasowa, która sprawiła, że mniejszość globalna, bo biali ludzie są mniejszością globalną. Tak, ku zaskoczeniu wszystkich. Tak, dokładnie, dokładnie. przejęła narrację większości i nawet normalności. Mówimy o biali i inni. Nawet tak. Słowo na osoby POC po angielsku, people of color, tylko że ludzie koloru to jest jeszcze takie kwestionowane. To jest słowo niebiałe. Wszystko odbiega właśnie od białości, bo to jest standard i to jest standaryzowane. Pomimo tego, że różnorodność jest najbardziej naturalną rzeczą, jaka mogłaby istnieć. To nie jest tak, że Polacy tylko w Polsce są rasistami. Ja mieszkałam w Irlandii, ja pracowałam jako kelnerka, ja wiem, jak się zachowywali moi rodacy, jak przychodzili do restauracji. My nie chcemy tacy być, nie chcemy mieć takiego obrazu. Ale też zastanawiam się, czy to wynika teraz z czegoś, co trwa generacjami tylko, czy też z braku chęci edukacji, z braku chęci zrozumienia, nie wiem, poznania człowieka, który jest w jakikolwiek sposób inny, bo jak mówiłaś, nie wiem, o okularach, Francuzach, Arabach, to narodziła mi się taka myśl, że może my po prostu mamy w swoim mentalu taką niechęć do wszystkiego, co jest inne. Mamy potrzebę oceniania, a oceniać tylko możesz językiem, którego jesteś świadoma. W sensie osoba, która nie wie, że coś jest obraźliwe, będzie oceniać, używając słów, które ma i tworząc obraz, jaki jest dla niej zrozumiały. Nikt nie chce się widzieć jako zła osoba. Jak mówisz, że ktoś jest rasistą, ta osoba myśli, że chodzi ci o to, że ona morduje czarne osoby. Bo nie potrafię sobie wyobrazić, że moją tożsamością jest bycie czarnoskórą kobietą. Tak samo jak tożsamością kobiety może być bycie kobietą. Więc jeśli twoją tożsamością jest bycie kobietą, to ty sama wiesz, że są rzeczy, których mężczyźni nie zrozumieją, bo nigdy ich nie doświadczyli. To nie znaczy, że nie możesz im wytłumaczyć, ale tego nie doświadczyli. Tak samo jest ze mną. To znaczy, że ja tłumacząc swoje doświadczenia, niebiałe osoby tłumacząc swoje doświadczenia, wiedzą, że i jest to zakorzenione w historii, i jest to zakorzenione społecznie, ale w naszym społeczeństwie nie jest to krytykowane masowo, że nie można być rasistą, że nie można myśleć, że pewne poglądy są nie okej. My naprawdę myślimy, że dalej to jest... Rasista to jest ktoś, kto morduje czarnych. I tutaj brzydko powiem, brzydko, wiem, że to jest triggerujące dla wielu osób, ale podobnie jest ze słowem gwałt. Że my sobie nie wyobrażamy realii tego, że to może być o wiele bardziej skomplikowana sytuacja, ale od razu myślimy o takim stereotypowym, filmowym obrazie czegoś, co jest po prostu złe. Tak. A rasizm i rasistowskie zachowania to są często po prostu warstwy uprzedzenia. No właśnie, bo to jest takie całe spektrum, prawda? Tak. Że nam się kojarzy, bo chciałabym to trochę rozbić, żebyśmy zrozumieli właśnie, że rasizm to może być więcej niż po prostu wytykanie kogoś palcami i krzyczenie na niego na ulicy. No bo to sobie wyobrażamy, nie jestem rasistą, bo w życiu bym nic nie powiedziała niemiłego do osoby czarnoskórej na ulicy, albo byłabym okej z tym, że ktoś, nie wiem, przyjdzie na imprezę do mnie ze swoim partnerem czarnoskórym. Co myślę, brawo, a byłabyś okej z tym, że dziewczyna twojego przyjaciela jest blondynką? Jesteś z tym okej? Albo że ma niebieskie oczy, jesteś z tym okej? Okay? I właśnie i ja się aż też, mnie to zawsze bardzo, nie wiem, też aktywowało wewnętrznie, kiedy moi znajomi lata temu, powiedzmy w czasach, nie wiem, liceum czy studiów, mówili teksty typu lubię osoby czarnoskóre. Oczywiście używali słowa na M, ale takie lubię osoby czarnoskóre. I tak, tak. Mówiłam tak, aha, lubisz wszystkich Anglików, tak? Co to jest za stwierdzeniem? O kim ty mówisz? Mówisz o, nie jesteś w stanie lubić całej grupy ludzi tylko dlatego, że mają jakąś cechę akurat w tym przypadku wyglądu. I to jest to, że moim zdaniem taki tekst też jest rasistowski. Taki tekst jest uprzedzony. Okay. Ja staram się nie mówić rasistowski. Są po prostu takie słowa, które ja wiem od razu, co zapalą w głowach różnych osób. Masz doświadczenie. Bo to jest temat, gdzie ludzie naprawdę czują, że muszą się bronić. Jest kilka rzeczy, o których już nawet nie mówię na swoim Instagramie, bo mam świadomość tego, że polska mentalność nie ma standardu zachowania wobec osób innego koloru skóry. Tak jak na przykład teraz mamy standard zachowania dla osób LGBTQ+. Pomimo tego, że nie każdy się trzyma tego standardu, ale poprzez kampanię, poprzez głosy coraz większej ilości ludzi, mamy coraz większą świadomość tego, że musi być standard. Czyli nawet jeśli masz z tym problem
I nie mówię, że to jest akceptowalne, żebyś nie miał z tym, żebyś miał z tym problem, ale zamknij się, bo nie czuj się bezpiecznie w przestrzeni publicznej, głosząc mowę nienawiści, krytykując. I tak samo jest z osobami LGBTQ+, gdzie nie ma czegoś takiego, że tylko uderzenie geja czy lesbijki jest homofobią. Mhm. Nie, ale mówienie na przykład, no ja tam niczego do nich nie mam, ale niech się tym nie obnoszą. Tak. Ja na swoim Instagramie cały czas mówię o miłości do siebie, o szacunku do siebie. I miałam już takie sytuacje, gdzie mówię, czarne kobiety są piękne. I ktoś się bulwersuje, jak możesz coś takiego powiedzieć? Ja sobie myślę, czy ty oszalałaś? No. Czy mówiąc, że niebo jest, jest niebieskie, mówię, że trawa nie jest zielona? Nie. To jest inny statement o innej sytuacji. Czarne kobiety są piękne. Tym bardziej, kiedy historycznie i społecznie przez lata standardem piękna była co? Wysoka blondynka. To był standard piękna. I nawet białe Polki, które mają brązowe włosy tak jak ty, no to wiedzą jak to jest, jak nie jesteś standardem. No to ja byłam najdalej od tego kanonu, jak można było być. A w tym wszystkim znalazłam sposób, żeby siebie kochać i uczyć tej miłości do siebie innych. Ja nie mówię o jakichś małych problemach. Ja mówię o tym, że systemowo żyję z opresją, czyli nawet takie proste rzeczy typu mój rząd nie tworzy rzeczy, które ułatwiają mi życie. Mój prezydent mówi o osobach, które wyglądają tak jak ja, źle. To mogą się wydawać jak małe rzeczy, ale żaden z nas nie chce włączać radia i nie chce słyszeć, jak ktoś, nie wiem, mówi ty, panie Kowalski, jesteś kiepski i tak dalej. No, a dla niektórych grup społecznych to jest standardem, to jest okej, żeby one były wyzywane, żeby one żyły sobie po prostu codziennie życiem i żeby ktoś je obrażał. Ale to musiało być też trudne na pewno, kiedy tutaj dorastałaś, czy... No nie wiem, z drugiej strony każdy ma tylko swoje doświadczenie, tak więc nie możesz powiedzieć, jak by było w innym dzieciństwie, ale na pewno wielokrotnie konfrontowałaś to, jak ty się czułaś jako dziecko, z tym, jak czuli się osoby białe w Polsce. Mogę ci szczerze powiedzieć, że każda czarnoskóra, ciemnoskóra, muzułmanka, niebiała, romka osoba, z którą rozmawiałam, otwarcie powie o tym, że ciężko było im dorastać w Polsce. Bo, tak jak właśnie wcześniej powiedziałam, okularnik, brudas, rudy. Tak. Pomyślmy o tych wszystkich negatywnych rzeczach i słowach, te, które mamy na osoby, które nawet nie odbiegają tak bardzo od tego naszego standardu. Ja miałam zawsze krzywe zęby, jak byłam dzieckiem, czyli miałam tak do przodu szczękę. I na przykład teraz ostatnio mi się to przypomniało właśnie, że miałam 8 lat i wszyscy koledzy mieli fazę, że przez kilka miesięcy mówili do mnie o Ronaldinho. O, no widzisz. A jestem po prostu człowiek, przywilej, kanon. Ale no moje zęby były trochę dziwne, trzeba to wyśmiać. Tak, więc jeśli dla ciebie to było trudne, wyobraź sobie, jak to jest być, i właśnie to jest ta systemowa dyskryminacja, o której mówię, że jak to jest wchodzić jako mały dzieciak do pomieszczenia, gdzie nikt nie wygląda jak ty. Nikt. Ostatnio byłam w teatrze z moim chłopakiem i mówię, patrz, jestem tutaj jedyną czarnoskórą osobą. I niby z jednej strony jestem do tego przyzwyczajona, mieszkając w Polsce. Ale i tak czasem, jak sobie o tym przypomnę, i przypomnę sobie o tym, że przecież osoby dookoła mnie tak mało wiedzą o mojej tożsamości i o tym, kim jestem, że jakby coś się stało, czy ja nawet mogłabym liczyć na ich wsparcie. Czy byłyby uprzedzone wobec mnie poprzez mój kolor skóry. I właśnie podobnie było w szkole. Naprawdę było tutaj ciężko dorastać. Moja mama jest legendą. Już to mówiłam przy pierwszym podcaście. Ja po prostu... Wszyscy ją pozdrawiamy. No. I całujemy. Ja uważam, że jest najsilniejszą kobietą, jaką znam. Pomimo tego, że nie chcę być tak silna jak ona. Nie chcę mieć potrzeby na to, żeby wkładać tyle pracy w to, żeby być lepsza, żeby być mądrzejsza, żeby być... I to nie jest ambicja. Ja tutaj mówię o tym, że... No, dorastamy w Polsce. Wiemy o tym, że większość z naszych mam nie miała łatwo. I przez to są silne, ale to też nie jest zdrowe, żeby ktoś musiał walczyć być tak silnym.
No ale ona wpoiła w nas dumę od początku, miłość do siebie, więc to też bardzo pomogło. Pomimo tego i tak miałam kompleksy, i tak miałam momenty trudności, no bo przecież byłam bombardowana. Każda dziewczynka z lat 90., która dorastała w tych latach Elle Woods i legalnej blondynki i tak dalej, ja już mówiłam o tym na moim Instagramie, pamięta ten okres, kiedy w filmach, kiedy ktoś przechodził transformację, najpierw miała kręcone włosy, potem proste. Wiesz, że ja nigdy o tym nie pomyślałam. Guess what? Mam kręcone włosy naturalnie. No. I mówi ci ta osoba z wygładzonymi włosami, więc ktoś tutaj dobrze zadziałał w mediach. No, tak, dalej. Ale miała okulary, potem ściągała okulary. Tak, była gruba, nagle była chuda. Miała brzydką cerę, nagle się wygładzała. Dokładnie. Czyli to było coś, od czego trzeba było uciec. I też bardzo często padał tekst: nie chcę mieć dużej pupy. Bardzo często. Okay, to jest takie standardowe, duża pupa, ble. Chcę być wysoką blondynką. Tak. Jego wymarzoną dziewczyną jest wysoka blondynka. O, on teraz chodzi z wysoką blondynką. Tak. Mówię wam, będziecie teraz oglądać te filmy, będziecie mieli takie wow. Będziecie wszystkie wyłączać. Wow, nie wierzę. No bo to jest coś, czego możesz nie zauważyć, ale taka jest prawda. Tak samo jak na przykład prawie każdy gej w filmach z tamtego okresu był stylistą. Aha. I był zabawny. Tak. I taki przebojowy, nigdy nie miał partnera, nigdy nie miał zdrowej relacji. No bo to są te stereotypy, które nas... Tak, dokładnie. To są te zdrowe... Zdrowe. To są te stereotypy, na których dorastaliśmy. Więc teraz patrzymy standardem tego okresu, czyli kręcone włosy, czarnoskóra kobieta, wysoka blondynka, raczej nie jesteśmy blondynkami. Są oczywiście osoby czarnoskóre, które też mogą mieć blond włosy, ale nie jest to tak popularne. Mhm. Niebieskie oczy, jeszcze raz, nie my. Duża pupa, kiedy biologicznie bardzo wiele czarnoskórych kobiet, latynosek ma większe krągłości. Więc od początku dostawałyśmy sygnały dookoła siebie, że nie jesteśmy chciane. I to jest ciężkie. Ja wiedziałam, już nawet jak byłam w Irlandii, że są chłopcy, którzy uważają, że jestem seksowna, ale nie atrakcyjna. Mhm. Przyspaliby się ze mną, ale nigdy nie poznaliby mnie ze swoją rodziną. I ty dorastasz po prostu wiedząc to. Czyli z jednej strony jesteś jakby ogólnie zjawiskiem, w ogóle nie śmieszne, ale ja to czasami tak sobie wyobrażam właśnie, że jesteś po prostu zjawiskiem przyrodniczym, po prostu atrakcją. I z tym już masz duży problem, bo cały czas czujesz się, że przyciągasz uwagę nie tak, jakbyś sobie tego życzyła. Z drugiej strony nabudowujesz sobie poczucie, że nie czujesz się komfortowo w sobie. I jakby to też buduje kompleksy wokół swojej kobiecości, urody, atrakcyjności. Tak, ale nawet nie nabudowujesz sobie, bo to jest takie, to jest tak ważne, bo my nie budujemy tylko swojej tożsamości poprzez to, kim my jesteśmy i kim się czujemy. Ale budujemy również tą tożsamość poprzez informację, którą dostajemy od świata dookoła. Świat przez bardzo, bardzo długi czas dawał sygnały, że im bielsza, tym ładniejsza. Im ciemniejsza, tym brzydsza. Im większa, tym brzydsza. Im bardziej kręcone włosy, tym brzydsza. Ja tutaj używam bardzo ogólnych, nie mówię tutaj nawet kolor skóry i tak dalej, bo chcę, żeby każdy mógł zrozumieć, o co mi chodzi. Że to nie są jakieś urojone, ja mogłabym teraz wejść w różne badania i tak dalej, bo są takie badania. Są na przykład badania, które otwarcie mówią o tym, że czarnoskóre kobiety, które dorastają w krajach, gdzie jest więcej białych osób, niż czarnoskórych i nie widzą osób, które wyglądają tak jak one, mają niższe samopoczucie. No właśnie o tym chodzi, że nawet nie jest problem po prostu obcowania z innymi, nie. Ale problem relacji ze sobą, który zaczyna się w momencie, kiedy jesteś w społeczeństwie. Problem programowania, który nie pozwala ci widzieć siebie taka, jaka mogłabyś być, ale podrzuca ci pewien obraz, który ma być twoimi realiami. I to jest dosyć mocne, no jak pomyślisz o tym, że tak wiele z nas dalej wierzy w happy ending i tak dalej, albo że pozna księcia z bajki, przez bajki miłość. Disneya, no to większość z nas dorastało patrząc na te kobiety i na te księżniczki i myśląc, wow, ja to nie jestem ja, ja nie widzę siebie reprezentowanej. No, trzymając Barbie, której nogi stanowią 2/3 jej ciała i zastanawiasz się, jak się to wpasować. Potrafimy zrozumieć, że jako kobiety, po prostu kobiety, niezależnie od koloru skóry, Barbie miała na nas taki wpływ, a nie inny, więc teraz pomyślmy jeszcze głębiej, czyli Barbie była białą blondynką,
bardzo długo nie było innych lalek i to był twój wzór, to była twoja ikona. I oczywiście czasy się zmieniają, ale pamiętajmy, że jest i tak bardzo wiele osób, które tak dorastało. I też bardzo ważną rzecz, którą wiele Polaków może nie wiedzieć i dlatego właśnie siedzi w tym przekonaniu, że nie ma czarnoskórych osób w tym kraju. W latach 70., 80., 90. Polska i różne kraje afrykańskie miały właśnie taką, nazwijmy to takim dealem, ale taką wymianę studencką, gdzie bardzo wiele osób z krajów afrykańskich przelatywało tutaj studiować. I na początku to było nawet celebrowane, są zdjęcia z tamtego okresu, gdzie ludzie są podekscytowani, żeby zobaczyć takie osoby. Mój tata otwarcie mówi o tym, że na początku, jak on przylatywał do Polski, to ludzie do niego, dzieci do niego podbiegały po pieniądze. Pomyślały sobie, wow, czarnoskóra osoba, ktoś skądś z innego miejsca. Nawet są takie stereotypy, czasem się słyszy. Może polskie kobiety chcą zagranicznych mężczyzn, bo mają więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście tutaj podkreślę, że to, że możemy mieć niechęć do kogoś, również fascynację, to może istnieć jednocześnie. To nie jest tak, że o, ale wcześniej powiedziałaś, że byli uprzedzeni. Tak, możesz chcieć myśleć, że ktoś jest jakimś bogaczem z dalekiego kraju, ale nie chcieć, żeby był swoją córką. Tak. To może iść ze sobą w parze. Więc bardzo dużo wtedy powstało właśnie miks relacji. Potem ci mężczyźni bardzo często musieli wracać do siebie do domu, kończyła im się wiza, nie było tutaj pracy dla nich. No wyobraźcie sobie, Polska teraz jest ciężkim krajem dla czarnoskórych i niebiałych osób, dla Arabów, dla kogokolwiek. Nawet osoby, które mają jakiś ciemniejszy odcień skóry, ale są białe, nawet one tego doświadczają. No, ja mam znajomych z Hiszpanii, którzy szczególnie w obliczu tego, co dzieje się w naszym kraju politycznie w ostatnich latach, powiedzieli, że są wyzywani, co jest smutne, że takie słowo jest wyzwiskiem, że są wyzywani od Arabów terrorystów i czują się niekomfortowo kupując sobie picie w sklepie wieczorem, czy nawet za dnia i to jest po prostu na maksa przykre, jest wstyd to słyszeć, ale to jest właśnie to, co powiedziałaś, że zastanawiam się po prostu, że możesz być uprzedzony, nadal nie mając nic złego na myśli, bo to znowu się sprowadza do tego, że jesteś jakimś właśnie zjawiskiem, że u nas nie ma tej normalizacji, że to jest drugi człowiek, tylko to jest drugi człowiek, który jest czarnoskóry, więc przykuwa moją uwagę, więc on jest taką ciekawostką, więc nie poznaję go jako człowieka. Po prostu human being, tylko jako warto zapytać, co tutaj się wydarzyło, że ty tutaj jesteś. A skąd jesteś? O, jak pani ładnie mówi po polsku. O, nie może pani być z Polski. A skąd pani jest? A skąd pani jest? A tak naprawdę... Dlaczego jako osoba randomowa myślisz, że masz prawo do mojej historii życiowej? Tak, i jakby dostajesz trochę nieproporcjonalną ilość uwagi za coś, co nie jest twoją duszą, osobowością. To jest jakiś twoja cecha wyglądu w tym znaczeniu. Tożsamość, ale też nie masz tak właśnie, że wtedy czujesz, że na przykład to zainteresowanie jest inne, niż byś sobie tego życzyła, że to bardziej dotyczy jest właśnie... Jest inne, tylko że to jest poprzez niezrozumienie mojej tożsamości, bo ja podkreślam, że to jest moja tożsamość, bo ja... jest coś takiego jak czarna kultura, która wzięła się i z niewolnictwa, i z właśnie miksów naszych genetycznych, biologicznych i tak dalej, ale czarna muzyka. Pomimo tego, że i tak nie lubię, kiedy ludzie to mówią, bo tak szczerze mówiąc, historycznie, jaka muzyka nie ma korzeni w czarnej historii? Jak to naprawdę zgłębicie, zdziwicie się. Jest tak dużo historii, której nie znamy, bo jesteśmy uczeni w eurocentryczny sposób. Jesteśmy uczeni w sposób, który jest komfortowy dla osób, które wyglądają jak ty, a nie dla osób, które wyglądają jak ja. Bo Afryka nie jest biednym kontynentem. Francja do dnia dzisiejszego dalej bierze pieniądze od 16 krajów, które były krajami kolonialnymi. I jak te kraje mają wstać na nogi i być teraz po prostu super biznesmenami? Jeśli spojrzeć na afrykańską historię, bardzo, bardzo często osoby, które próbowały coś zmienić, zostały nagle zabite. Spójrzcie na te wszystkie kraje, które dalej zarabiają z wyzysku afrykańskich osób i kontentu Afryki, ale nie tylko Afryki, i Azji. Niestety tak został skonstruowany nasz świat, z białą supremacją, rasizmem, ale uważam, że mówiąc to wszystko, to jest właśnie, żeby ludzie się obudzili i zdali sobie sprawę z tego, że to jest moja tożsamość. Ja jestem czarnoskórą kobietą. Nie mówię, że jestem tylko kobietą. Jestem czarnoskórą kobietą. Bo ja nie jestem traktowana jak po prostu biała kobieta. Mam totalnie inne doświadczenia. Mój kolor skóry jest częścią mojej tożsamości, ponieważ jest efektem, jest
tą rzeczą, która ma największy wpływ na to, jak jestem traktowana. A jaki masz stosunek do poprawności politycznej w takim znaczeniu, że na przykład ja zauważyłam ogromny kontrast mieszkając w Wielkiej Brytanii, gdzie no, temat rasizmu jest na pewno częściej poruszany. Nie mam pojęcia, nie chcę go porównywać, ale powiedzmy, że jest to tak jak u nas, to też jest fajny wątek, także coraz więcej mówi się o edukacji seksualnej czy osobach LGBTQ+ i my zaczynamy umieć o tym rozmawiać. Przez to też łatwiej jest nam akceptować tą inność, bo widzimy billboardy, słuchamy podcastów, widzimy książki. Jesteśmy cały czas edukowani. Tak, jakby w kwestii rasizmu jesteśmy, uważam, raczkujemy i po prostu nadal nie mamy ani terminologii, ani wiedzy i to jest dramat. To na pewno wygląda inaczej w innych krajach, na przykład właśnie w Wielkiej Brytanii, ale tam zauważyłam dla odmiany coś takiego, pewnie to się dzieje wszędzie, że okej, jest ta edukacja, ale jednocześnie jest jakaś taka zgoda milczenia, że są rzeczy, oczywiście, o których po prostu nie mówimy, boimy się. Rasizm to nie jest przypadek, rasizm to jest system, tak samo jak seksizm. To jest system, który cały czas ma ludzi, którzy mocno działają, żeby ten system działał. No przecież teraz, jak wybuchła wojna w Ukrainie i mówiło się o tym, że w Polsce jest rasizm, czy ważne osoby w Polsce, czy prezydent wyszedł i powiedział, tak, jest rasizm, ale będziemy z tym walczyć. Nie. A jakby to zrobił, to ludzie byliby świadomi. Zamiast tego mieliśmy ludzi, którzy mówili, o, nie ma rasizmu, nie ma rasizmu, nie ma rasizmu. A osoby na granicy były zostawiane. Tak, na naszej polskiej granicy. Przestańmy z tą represją. Mhm. Jeśli ktoś ci coś mówi i są na to fakty, no to nawet postaraj się po prostu pomyśleć. A nawet jeśli nie chcesz po prostu o tym gadać, nie chcesz tego słuchać i nie chcesz, żeby to do ciebie dotarło, to zakończ tą rozmowę. My nie musimy się o wszystko kłócić, nie musimy być wszechinteligentni. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś nie wie, że ktoś nie jest doedukowany, ale ja mam problem z tym, że ktoś mi próbuje wmówić, kim ja jestem. Ale też mając na myśli tą poprawność polityczną, podam Ci przykład i nie wiem, czuję się dziwnie mówiąc to, ale to jest taka, ja byłam też no, młodą studentką, kiedy to mi się przytrafiło, właśnie w Edynburgu, kiedy byłam na studiach i nie wiedziałam za bardzo, co myśleć o tej sytuacji, bo mieliśmy tam wielu klientów, pracowałam sobie w kawiarni i jednym z takich całkiem stałych naszych klientów był właśnie czarnoskóry facet. I ja pracowałam wtedy na froncie i moja współpracowniczka powiedziała mi, że ten klient nie, wyszedł i nie zapłacił. W sensie to on zawsze płacił, po prostu jakby to była randomowa informacja, po prostu wiesz co, on po prostu zapomniał zapłacić. Ja mówię, ale kto? No, ten gość to tu siedział. Ja mówię, ale wiesz co, ja nie pamiętam, kto tu siedział, bo nie było mnie akurat w tej chwili. Ona mówi, no, ten Amerykanin. Ja mówię, stara, no, ale konkret jakiś. W sensie, no, ale czy tu jest poprawność polityczna? No, ale właśnie, poczekaj, właśnie. I ona mówi do mnie, no, ten reżyser. I potem doszłyśmy, że to była osoba czarnoskóra, tylko że ona, Szkotka, nie umiała mi tego powiedzieć. I ja wtedy pomyślałam sobie, gdzie, czy to jest okej i gdzie jest tutaj granica, bo gdyby tutaj siedział facet w długich blond włosach, to ona powiedziałaby ten gość w długich blond włosach, ale to, że był czarnoskóry, nie przeszło jej przez gardło, bo jakby nie miała obawy, to że to źle zabrzmi. Zastanawiam się, o co tu chodzi. Okay. To jest po pierwsze nie rasizm, to jest uprzedzenie. Okay. To jest jej poziom tego zrozumienia tej sytuacji i zrozumienia rasizmu i zrozumienia zwracania się. Jak możesz mieszkać w Szkocji i nie wiedzieć, jak powiedzieć na czarną osobę? I bać się tego powiedzieć. To znaczy, w zamkniętej bańce. To znaczy, że dla ciebie nawet mówienie, że ktoś jest, ma inny kolor skóry jest problematyczne. Tak. Bo tak jak na początku mówiłam, my byliśmy wychowani, że ignoruje się to. To nie ich wina. To jest tylko kolor skóry. Tylko kolor skóry. To nie jest tylko kolor skóry. Po pierwsze, ja mam inny nos, inną biologię. To nie jest jakiś, nie wiem, ewenement, że Jamajczycy i Kenijczycy najszybciej biegają. Biologicznie mają inne predyspozycje. To nie jest ewenement, że... Ewenement, że Chinki bardzo często wygrywają na olimpiadzie w gimnastyce. Ja nie mówię, że wszystkie Chinki, nie mówię, że wszyscy Kenijczycy, wszyscy Jamajczycy. Ja mówię, że są genetyczne predyspozycje. Są na przykład genetyczne predyspozycje chorób. My jesteśmy biologicznie inni. I to jest okej. Tylko przestańmy z tego robić problem społeczny, bo rasizm jest konstruktem społecznym. To przez konstrukt ktoś powiedział, ej, tak jak kobiety niby były słabsze,
bo teraz nie mówmy już o fizyczności, bo to jest tak żałosne, jak ja to w ogóle słyszę. Jakby jedynym sposobem na to, na siłę, było rzucenie głazem. Bez przesady. Jesteśmy naprawdę o wiele bardziej zaawansowani niż to. No ale wiemy, że to są konstrukty, że ktoś kiedyś wymyślił i to po prostu różnymi systemami opresyjnymi stało się tak znormalizowane, że teraz to jest dla nas normalne. A wracając do tego, dlaczego to nie jest poprawność polityczna. Czy mówienie na... W sensie nazywamy rzeczy, które muszą dogonić krzywdę, jaką zrobiły, poprawnością polityczną, kiedy tak naprawdę to jest po prostu niebycie, i nie będę tutaj przeklinać. Mhm. To jest po prostu bycie normalnym człowiekiem. Czy to jest ten white guilt, ale gone too far, mhm. po prostu. Bo rozumiem, że wracając właśnie do tego wątku, bo też chciałam cię to dopytać, że to poczucie winy białego człowieka jest normalną reakcją, ale powinniśmy się jej przyjrzeć, a nie pozwolić, żeby zawładnęła po prostu potem naszemu, wiesz, temu jest jak obcujemy z innymi. Normalną reakcją w sensie takim, że to nie jest reakcja, która powinna być standaryzowana mhm. i powinniśmy coś z nią robić. Okay. Bo to jest tak jak podobnie... Wczoraj oglądałam coś tam i oglądając to widziałam... O, przepraszam. Wczoraj oglądałam memy na Instagramie, które były bardzo zabawne, tylko że te memy były z perspektywy osób, które pracują w agencji i wyśmiewały influencerów. Okej. Okay. I tam były rzeczy typu, o, influencer, który płacze, że jest jakaś nowa ustawa podatkowa, ale i tak zarabia o 10 tysięcy więcej niż ja co miesiąc. Mm-hmm. Ja to widziałam i miałam takie wow, my ciężko pracujemy. A potem miałam takie Ogi, this isn't about you. Mm-hmm. Czasem, kiedy ktoś mówi coś generalnie i my sobie myślimy, ale ja jestem częścią tej grupy. A robisz to? Nie? No właśnie. Dlaczego wiedząc, że generalizacje są tak naprawdę albo mową o systemach, czyli że na przykład sytuacja polityczna w Polsce jest zła. Czy to znaczy, że każdy polityk w Polsce jest zły? Nie. Polska jest rasistowskim krajem. Czy to znaczy, że każdy w Polsce jest rasistą? Nie. Ale jakbyśmy mieli porównywać do jakichkolwiek standardów życia, albo nawet jakbyśmy mieli sobie zadać pytanie, czy chciałabym być niebiałą osobą żyjącą w Polsce? Nie. Więc takie generalizacje... Mhm. Tak, to są skróty myślowe, ale zastanówmy, skąd one się biorą. Więc ja uważam, że poprawność polityczna to jest jakiś absurd. Bo jeśli coś jest polityczne, ale tak naprawdę jest totalną normalnością, to nie jest tak, jakbyśmy byli z Marsa. Właśnie, o to chodzi. To nie jest zjawisko, ciekawostka. Mhm. Ludzie, to są ludzie, którzy tak samo zasługują na to, żeby ich opisać i traktować jak wszystkich innych ludzi. Tak. Z poszanowaniem tego... kim są i skąd się wzięli, jak są zbudowani. Jakby to są takie, proszę, takie podstawowe rzeczy. Oduczenie pewnych rzeczy. Ja cały czas powtarzam, że oduczenie, bo to nie my żyjemy w rasistowskim świecie. Tak. Każdy z nas, kto obserwował, co się działo 2 lata temu z George'em Floydem, wie, że żyjemy w rasistowskim świecie. Wie, że są systemy, które pozwalają na bezsensowną śmierć osób czarnoskórych. I tutaj ktokolwiek to powie, o, ale był kryminalistą, bla, 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 bla. Kiedy ostatnio widziałeś egzekucję jakiejś osoby na ulicy? No właśnie. Dokładnie. Ale tak jeszcze przyglądając się temu całemu spektrum rasizmu / uprzedzeń, gdzie na przykład w tym wszystkim i czym jest w tym wszystkim popularne teraz cultural appropriation. Jak w ogóle kiedyś u ciebie sobie zapisałam, jak to się mówi po polsku. Nie pamiętam, jak się nazywa. Przywłaszczenie kulturowe. Przywłaszczenie kulturowe. Co to jest? Wiesz, powiedz co? Nam. Ja już nie mówię o zawłaszczeniu kulturowym, bo ja mam różne poziomy zrozumienia rasizmu. Tak. Czyli ja mam na przykład warsztaty, gdzie rozmawiam z ludźmi na moim poziomie zrozumienia. Bardzo rzadko z nimi rozmawiam, ale jak już rozmawiam z ludźmi na moim poziomie zrozumienia, to ja już mówię o dekolonializacji, czyli oduczenia się wszystkich rzeczy, których się nauczyliśmy. Żeby Polak zrozumiał cultural appropriation, przywłaszczenie kulturowe, musi zrozumieć, że rasizm jest czymś, co dotyka mnie na każdej płaszczyźnie mojego życia. Że to jest system, który uniemożliwia mi istnienie tak, jak istnieje. Bo w taki sposób potrafi zrozumieć, że wow, jeśli nie szanuję tej osoby, nie szanuję tej grupy społecznej, jeśli system, w którym żyję, nie szanuje tej grupy społecznej, po co, jakim prawem mamy jeszcze odbierać od ich kultury i zabierać te rzeczy i zmieniać w ogóle znaczenie tych rzeczy w naszej kulturze?
Już nie będę mówić o warkoczykach, bo ludzie tutaj naprawdę po prostu nie rozumieją w ogóle, o co chodzi. Mhm. Bo mówiąc o tożsamości wcześniej, jak powiedziałam, że to nie jest tylko kolor skóry, to są również włosy. Moje włosy są tak specyficznymi włosami, są tak wielką częścią mojej tożsamości. Wiele razy słyszę, że ludzie mówią, o, moja koleżanka ma afro. Nie, twoja koleżanka ma bardzo kręcone włosy. Twoja koleżanka może nawet mieć loki, ale twoja koleżanka nie ma afrowłosów, czyli włosów, które są charakterystyczne z tego, że są tak kręcone, mają tak małe kręciołki i tak dalej, ale są inną teksturą włosa. Wracając do cultural appropriation, jeśli nie rozumiesz tego wszystkiego, nigdy nie zrozumiesz, dlaczego nie nosisz warkoczyków. Nigdy, bo dla ciebie to jest rozmowa, która jest po prostu zbyt skomplikowana, więc ja już nawet nie rozmawiam na tym etapie o tym. Ludzie mogą sobie o tym poczytać, a nie, że będą mi wysyłać jakieś szalone wiadomości w moich DM-ach, bo ja sobie tego nie życzę, nie interesuje mnie to, zostanie zablokowany, potem zapomniany podczas mojej wieczornej medytacji, okej? Okay? I ain't got time for this. Ja wybieram sobie bardzo mocno, z kim rozmawiam, kiedy o czymś mówię, bo mam po prostu świadomość tego, że dla mnie ważniejsze jest to, że może 5 osób z tej rozmowy naprawdę coś weźmie i pójdzie i poczyta jakieś książki o czarnoskórych osobach, zwróci komuś uwagę i za jakieś 20 lat, jeśli ja wybiorę, żeby moje dziecko tutaj się wychowywało w tym kraju, bo jeszcze nie mam takiej pewności, ale to jest chyba dosyć popularne w Polsce, że bardzo wiele kobiet nie chciałoby tutaj mieć dzieci. Tak, myślę, że jest to duża dyskusja obecnie. Tak, dokładnie. A jeśli jako czarnoskórę, to w ogóle, bo ja bym nawet nie ufała nauczycielom, że oni będą ich uczyć poprawnych rzeczy, a jestem taką osobą, że po prostu jakby to chodziło o moje dziecko, to mogłabym po prostu oszaleć. No ale tak, chodzi mi o to, że jeżeli nawet 5 osób z tej rozmowy pomyśli, okej, muszę zgłębić swoją wiedzę, macie dużo informacji na Black is Polish, jeśli wpiszecie Ogi Ugono na YouTubie, to też wyskoczą Wam różne rzeczy. Również rozmowa z Red Lipstick, gdzie mówię właśnie o przywłaszczeniu kulturowym, mówię o odwrotnym rasizmie, czyli głębszych takich tematach. I przypominam, jeśli nie jesteś na moim poziomie zrozumienia, nie pójdziesz i się nie doedukujesz, nie przychodź do mnie ze złością, bo ta złość często się bierze z braku zrozumienia. Mhm. My się nie kłócimy z naszymi przyjaciółmi, kiedy totalnie wiemy dokładnie, o co chodzi i widzimy totalnie perspektywę tej drugiej osoby. No niewiedza i brak edukacji nas gubi często, więc właśnie pięknie to podsumowałaś, bo chciałam cię właśnie na sam koniec zapytać, od czego zacząć, bo też myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że to, że my siebie nie utożsamiamy jako rasiści i nie robimy nawet żadnych z tych rzeczy, o których wspomniałyśmy, to nie znaczy, że nie mamy w sobie rasistowskich myśli i historii, i reakcji. I chyba taką, też mówię o sobie oczywiście, nie? Że właśnie to, że dorasta się w kraju, który jest tak jednorodny i tak biały, nie uczy nas w ogóle tego, jak zachowywać się w świecie, który jest mieszanką kultur. I to w naszych rękach jest to, żeby po prostu to zmienić, żeby się tego nauczyć. Tak. I dlatego chyba oswajanie się z tym, nie wiem, nawet, nie wiem, czy ty byś to na przykład rekomendowała, ale też wyjeżdżanie do miejsc, gdzie ludzie są inni niż my, po to, żeby na przykład poczuć się, kiedy to my jesteśmy mniejszością. Tak, absolutnie. I robiąc to z całym szacunkiem. Tak. Bo to też jest kolejne zjawisko, czyli wyjeżdżanie do innych krajów, ale oczekiwanie, że oni się dostosują do ciebie, a nie dostosowanie się do nich. Ale to jest syndrom białego człowieka zachodu. Tak, powiem ci, to jest dokładnie straszne. To jest wpojone, to jest mentalność, czyli mentalność tego, że ja jestem standardem, ja jestem normalna, wszyscy inni są dziwni i inni, bo mają inny kolor skóry i to biały jest prawidłowy i cokolwiek od tego odbiega jest prymitywne, a pomyślmy o tym tak. Ty i twoje osoby, które cię obserwują, głównie bazujecie na duchowości. Gdzie, co duchowość ma do Polski? Polska tak naprawdę została skolonializowana, jak chodzi o wiarę. Wiara katolicka. Ja tutaj nikogo nie neguję, sama mam wydzielany cytat z Biblii, jestem wierząca, mówię o Bogu, nie o wszechświecie, ale jeśli mówisz o wszechświecie, ja o Bogu, uznaję, że mówimy o tej samej rzeczy. Ale chodzi mi o to, że jeśli ludzie z tego miejsca są prymitywni, to jak to jest możliwe, że oni odkryli duchowość o wiele przed nami? Bo to, czego jesteśmy nauczeni, tak samo jak możemy się oduczyć tego, co wierzyliśmy o kobietach, o pięknie, o naturze,
Możemy się oduczyć tego, czego nas nauczono o swoich braciach, o swoich siostrach, które mają inny kolor skóry. I powinniśmy chcieć się tego oduczyć. Bo ja nie wiem jak wy, ale ja nie chcę być uprzedzoną osobą. Ja nie chcę dodawać do tego świata więcej nienawiści. Jesteśmy teraz w takim momencie na naszym świecie, gdzie my widzimy, co nienawiść robi. To nie są jakieś historie. Tak samo jak oburza się to, co się dzieje w Ukrainie, to, co się dzieje w Polsce po tym, jak ludzie przyjechali z tej Ukrainy, uciekli z tej Ukrainy, to pamiętaj, że jest bardzo wiele osób teraz tutaj, które potrzebują dobroci, potrzebują wsparcia, potrzebują, żeby ktoś się wstawił. Bo to nie jest tak, że nigdy nie będziesz miała szansy, żeby naprawdę pokazać, ej, nie jestem złym człowiekiem, chcę, żeby była różnorodność w moim kraju. Ile razy ja byłam w sytuacjach, gdzie coś rasistowskiego się stało i nie byłam tylko zła na rasistę. Ja byłam zła na osoby, które siedziały i niczego nie robiły. Na osoby, które nie zareagowały. Pozwalały na przemoc. Tak. I były jeszcze tylko widzami w moim bólu. Ja tego nie potrzebuję. Więc albo chcesz faktycznie być w stanie sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, ej, jestem osobą, która robi, co mogę robić. Bo to też nie jest o traumatyzowaniu siebie i wyprowaniu sobie flaków. Ale spróbuj. Spróbuj przeczytać książkę niebiałej artystki, niebiałej pisarki. Spróbuj znaleźć niebiałego artystę. Spróbuj znaleźć historię jakiejś muzułmańskiej kobiety. Te historie są tak piękne, bo one są wyjątkowe. To jest inne doświadczenie. Ja jestem jedną z tych osób, która po prostu kocha kulturę indyjską. Jak ja widzę sari, jak ja widzę te tańce, jak ja widzę jedzenie, jak słyszę muzykę. Dla mnie to jest tak piękne, bo jest czymś innym. Oczywiście są na pewno części tej kultury, które są brzydkie i nieciekawe, tak jak w każdej kulturze. Ale ja się za każdym razem cieszę, jak to widzę i staram się nauczyć różnych małych rzeczy. Jeśli twój feed na Instagramie, na TikToku jest tylko biały, po co? To nie jest jeden standard wyglądu ludzkiego. Ty jesteś człowiekiem, zanim jesteś Polakiem. Więc zacznij się tak zachowywać. Pięknie to powiedziałaś. Po prostu właśnie dostrzeżmy w każdym człowieka i tyle. To tak mało i tak dużo zarazem. Mm-hmm. Ogi, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. A ja tobie. Była wspaniała i odsyłam wszystkich do Ciebie. I na Black is Polish. Na Black is Polish. Jest po prostu edukujmy się i po prostu dorównajmy do poziomu, gdzie będziemy mogli po prostu mieć całą dyskusję przy stole, jak obie osoby, które włożyły pracę w to, żeby wiedzieć, co czuje ten drugi człowiek. Absolutnie. Dziękuję Ci, kochana. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz pierwszego dnia miesiąca możecie się spodziewać solówek z inspiracjami. Posłuchacie mnie na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, a po jeszcze więcej treści około podcastowych, lifestyle'owych i przede wszystkim tych walorów wizualnych zapraszam Was na mojego Instagrama, instagram.com/karolinasobańska i na sam koniec jeszcze przypomnę, że ja staram się wspierać swoją działalnością różne fundacje i akcje charytatywne, dlatego jeżeli zrobicie zakupy w moim sklepie internetowym, dostaniecie w nim przeróżne e-booki mojego autorstwa, 10% ze sprzedaży ja przekażę wybranej fundacji i w czerwcu jest to fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i słyszymy się już za tydzień. Cześć!